Wybory prezydenckie odbędą się w Polsce 10 maja. Jednym z kryteriów, aby formalnie zarejestrować kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jest zebranie co najmniej 100 tysięcy podpisów popierających. W tym celu w Ostródzie Komitet Poparcia obecnie urzędującego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego zachęcał do składania cennych podpisów. Dzisiaj mamy ogólnopolską akcję zbierania podpisów pod kandydaturą pana obecnego prezydenta, pana Bronisława Komorowskiego. Jest kandydatem, jednym z kilkunastu kandydatów. Dzisiaj wiemy, że kilkunastu kandydatów pewnie będzie startowało. Zobaczymy, czy wszyscy zbiorą podpisy. Idzie dobrze. Ludzie chętnie się podpisują. Jeżeli odmawiają, to też z uśmiechem na ustach. Także myślę, że jest to pozytywne wśród ludzi odbierane. Szczególnie ten prezydent akurat. To jest jakiś normalny facet. Spokojny, zrównoważony. Nie wykrzykuje za dużo, jak co niektórzy. Niskiego wzrostu. Ja też powinienem krzyczeć, ale też jestem spokojny. Popieram opcję, jaką pan Komorowski, jakby to powiedzieć, z którą idzie do przodu. Jest normalnym człowiekiem. Jednym z takich, którzy walczyli o tą Polskę, a nie tak jak niektórzy się chowali, a później teraz krzyczą, że oni walczyli. Co nie jest prawdą. Bo uważam, że nasz prezydent jest w porządku. Bo to jest mąż stanu, a nie jakaś tam pierdoła. 26 marca mija ostateczny termin złożenia wymaganych do udziału w wyborach podpisów obywateli i dowiemy się, kto oficjalnie zostanie kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na dzień 23 lutego Państwowa Komisja Wyborcza otrzymała zawiadomienia o utworzeniu 11 komitetów wyborczych. Termin na dostarczenie zawiadomienia jest wyznaczony do 16 marca. Walka o najwyższy urząd nabiera tempa i zaczyna być widoczna nie tylko w mediach, ale także na ulicach naszych miast.